Down the smoldering stand. Wood and metal remain red. First, our power was knocked out just as some of the pre-game what it was, and again the power was off to this area. Sport to nie tylko emocje, pasja i rywalizacja, ale także momenty, które potrafią zmienić życie tysięcy ludzi. Ciemniejsza strona sportu nie zawsze dzieje się poza światłami reflektorów, a tragedie mogą zdarzyć się w najmniej spodziewanym momencie, tworząc nas samych świadkami lub, co gorsza, ofiarami. Dziś opowiem Wam o kilku przypadkach największych tragedii ze świata sportu. Października 1989 roku dla fanów baseballa był długo wyczekiwanym dniem. To wtedy rozegrać miał się jeden z finałowych meczy mistrzostw MLB pomiędzy mistrzem Ligi Amerykańskiej Oakland Athletics i mistrzem Ligi Narodowej San Francisco Giants. Trzecie spotkanie miało odbyć się o godzinie 17:35 na stadionie w Oakland. Od wczesnych godzin, tak jak w przypadku dwóch poprzednich meczy, całość transmitowana była na żywo. Tysiące ludzi było na stadionie, a jeszcze więcej przed telewizorami, czekając na nadchodzący mecz. Gdy nagle transmisja na żywo została przerwana, a mieszkańcy miasta znaleźli się w samym sercu epicentrum trzęsienia ziemi. Mecz został przełożony, co było najmniejszym problemem mieszkańców Oakland. Siła trzęsienia ziemi 7,1 w skali Richtera była potwornie niszczycielska. Liczne budynki zawaliły się, a uszkodzone sieci gazowe wywołały pożary, które paliły się bez kontroli przez prawie dwa dni. Jeden z najbardziej znanych mostów świata, Golden Gate, doznał niewielkich wstrząsów, ale z kolei zawalił się zarówno most Nimitz Expressway, jak i most San Francisco Bay – Oakland Bay. W sumie zginęły 63 osoby, w tym 41 w wyniku zawalenia się Nimitz Expressway. Trzęsienie ziemi spowodowało również rany u 3757 osób i wywołały szkody o wartości 5 milionów dolarów. Eksperci uznają czas rozgrywanego meczu za szczęśliwy traf, który zapobiegł masowym ofiarom śmiertelnym w tym regionie. Kluczem do zmniejszenia liczby ofiar był fakt, że wiele osób wyszło wcześniej z pracy lub zwyczajnie zostało do późna, by wziąć udział w grupowych spotkaniach i imprezach po pracy, zmniejszając ruch na mieście, który w przeciwnym razie znajdowałby się na zawalonych mostach. Olimpiada to globalne, celebrowane raz na 4 lata święto sportu. Letnie Igrzyska Olimpijskie z roku 1972 rozgrywały się w Niemczech, a konkretnie w Monachium. 5 września radosne igrzyska, jak nazywane były rozgrywki z tego roku, zostały brutalnie przerwane, lecz nie za sprawą klęski żywiołowej jak w poprzednim przypadku. O świcie 8 zamachowców z palestyńskiej ekstremistycznej organizacji Czarny Wrzesień wdarło się na teren wioski olimpijskiej, gdzie przy pomocy skradzionych kluczy terroryści weszli do mieszkań Izraelczyków należących do drużyny olimpijskiej. Spośród 11 izraelskich sportowców, dwóch zostało zastrzelonych podczas próby bronienia się przed napastnikami. Pozostali zawodnicy zostali pobici, związani i wzięci jako zakładnicy. Następnym krokiem grupy terrorystycznej było oczywiście stawianie żądań. Jednym z nich było: kontynuujcie olimpiadę jak do tej pory. No i tak się stało. Podczas gdy w wiosce olimpijskiej terroryści trzymają na muszce zawodników Izraela, a okaleczone ciała dwójki martwych zawodników leżą na środku i nikt nie reaguje, kilkaset metrów dalej tysiące ludzi bawi się i nie ma zupełnie o niczym pojęcia. Ba, nawet zawodnicy z innych krajów partycypują w olimpiadzie, walcząc o kolejne medale. Co robią niemieckie służby, żeby powstrzymać napastników? Wzmocniono ochronę obiektu i to tyle. Dopiero po usłyszeniu kolejnych żądań podjęto poważniejsze działania. Grupa terrorystów domaga się zwolnienia wszystkich więźniów palestyńskich w Izraelu. Terroryści domagają się, żeby dano im do dyspozycji limuzyny, które zawiozą ich na lotnisko. Tam chcą otrzymać samolot, którym zamierzają odlecieć do Egiptu, a jeżeli ich ultimatum nie zostanie przyjęte, to zastrzelą wszystkich zakładników. Wokół budynku, w którym przebywali zarówno terroryści, jak i zakładnicy, rozstawiono snajperów oraz jednostki specjalne. Oferowano Palestyńczykom nieograniczoną sumę pieniędzy czy transport do wybranego kraju arabskiego, lecz szef grupy Czarny Wrzesień konsekwentnie odmawiał. Mijały długie godziny i szybko stało się jasne, że nie uda się osiągnąć porozumienia. Terroryści też sobie z tego zdali sprawę, tak więc zmienili swoje żądania.
Chcieli już tylko transportu na lotnisko i możliwości wylotu do któregoś z krajów arabskich. W takiej sytuacji niemieckie służby specjalne nabrały odwagi i postanowiły odbić zakładników siłą, a za punkt ataku wybrano lotnisko Fürstenfeldbruck. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Służby, udając, że akceptują warunki porywaczy, przetransportowali ich wraz z zakładnikami na lotnisko, które miało być już wcześniej obstawione przez snajperów, policjantów i pojazdy bojowe. No i nagle wszystko się posypało. Jak się okazało, snajperzy byli zwykłymi policjantami bez odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia. Pojazdy bojowe nie dotarły, bo stały w korku, a zespół odbijający zakładników nie miał ze sobą noktowizorów, a całość akcji prowadzona była w nocy. Po oddaniu pierwszych niecelnych strzałów na lotnisku rozpoczął się chaos. Terroryści strzelali do kogo tylko się dało, co poskutkowało zabójstwem oficera niemieckiej policji oraz śmiercią wszystkich 9 izraelskich zakładników. Z rąk policji zginęło 5 terrorystów, a 3 z nich została złapana. Nie ponieśli żadnej kary, a w ramach umowy odesłano ich do Libii, gdzie witano ich jak bohaterów. Zaledwie dzień później doszło do kolejnej tragedii. Podczas uroczystości żałobnej na stadionie olimpijskim kuzynka jednego ze zmarłych Izraelczyków zmarła na skutek ataku serca. Radosne igrzyska, które szybko załapały łatkę igrzysk terroru, jednak zdecydowano się kontynuować z oczywistych względów bez reprezentacji Izraela. Niedługo po zamachu w Monachium samoloty izraelskie dokonały nalotów na bazy uchodźców z Palestyny w Libanie i Syrii, dając początek operacji odwetowej o nazwie Boży Gniew. W jej ramach izraelskie służby miały wyszukiwać i zabijać wysoko postawionych przywódców terrorystycznych. Boży Gniew nadał początek kolejnej operacji, nazwanej Wiosna Młodości, mającej na celu ostateczne rozbicie grupy Czarny Wrzesień. Członków tej grupy terrorystycznej zabijano wszędzie, nie patrząc na konsekwencje czy granice, a terroryści ukrywali się w Izraelu, w Libanie, w Skandynawii czy nawet i w Polsce. Finalnie odwetu dokonano, a o Czarnym Wrześniu już nikt nie pamięta. Masakra w Monachium niestety dalej przypomina o nieudolności policji i o wiecznie żywym konflikcie Palestyny i Izraela. Konflikcie, który naruszył nawet tak ważną uroczystość jak Igrzyska Olimpijskie. Półfinał Pucharu Anglii rozgrywany 35 lat temu między Liverpoolem a Nottingham Forest dla fanów Liverpoolu rozwinął się jak najczarniejszy scenariusz. Mecz rozgrywany był na stadionie Hillsborough w Sheffield. Organizatorzy spodziewali się kompletnego oburzenia stadionu i nie mylili się. Całe 53 tysiące biletów zostało wyprzedanych. Nad bezpieczeństwem kibiców czuwać mieli policjanci pod dowództwem oficera Davida Duckenfielda, który objął stanowisko kierownicze na zaledwie 19 dni przed półfinałowym meczem. Nie posiadał doświadczenia w zarządzaniu pracą funkcjonariuszy podczas imprez masowych i nie znał się też na procedurach związanych z ochroną meczy piłkarskich. To był jego pierwszy raz, gdy został rzucony na tak głęboką wodę. Kibiców było zdecydowanie więcej niż zakładano. Zrezygnowano z drobiazgowej kontroli biletów, by pozbyć się problemu, którego przybywało z czasem, czyli ścisku przed bramami. Wielu kibiców było spóźnionych, wielu też chciało dostać się na ostatnią chwilę, a jak najszybsze zejście z oczekującej kolejki to ogromny błąd numer jeden. Kolejny polegał na tym, że dużo mniejszą trybunę zarezerwowano dla kibiców Liverpoolu, podczas gdy tych miało być zdecydowanie więcej niż kibiców Nottingham Forest. Ci drudzy z kolei, mniej liczni, mieli zdecydowanie więcej swobody na swoich sektorach. Ostatnim problemem było to, że nikt nie wskazał spóźnialskim kibicom Liverpoolu drogi na boczne, stosunkowo luźne sektory. Wszystkich kierowano na środek, sektor 3 i 4, które były już dawno zapełnione przed wejściem tych spóźnialskich. Po otwarciu bramy dodatkowej, kolejne 2000 ludzi wlało się na trybuny i rozpoczął się horror. Podczas oglądania meczu część osób stała przed metalowymi kratami, odgradzającymi ich od murawy, tym też kibice na sektorach objętych największym obłożeniem. Ci, którzy dopiero wchodzili na trybuny, napierali do przodu, by tylko znaleźć się na stadionie i móc oglądać mecz. Ci, którzy byli już na trybunach, musieli się ściskać jeszcze bardziej, by zrobić miejsce nowej fali kibiców. A trybuny nie są z gumy. Miejsca nie było, a ludzie dochodzili cały czas. Tłum napierał. Ci, którzy chcieli zawrócić, nie mieli szans. Byli pchani jak na rzeź, cały czas dociskani do metalowych krat. Tam, gdzie robiło się luźniej, człowiek padał i ginął w gąszczu setek stąpających po nim osób. I to dosłownie. W tłoku o oddychaniu ani poruszaniu się nie było mowy. Ścisk był zbyt potężny. W takich warunkach przetrwali tylko najsilniejsi i ci, którzy mieli szczęście.
Człowiek omdlewał, a gdy osuwał się na ziemię, to był zwyczajnie tratowany. W tym samym czasie mecz się rozpoczął, a nieświadomi niczego piłkarze i kibice innych sektorów bawili się w najlepsze. Gdy informacja o tym, co się dzieje na stadionie, dotarła do ochrony, to było już za późno. Masowa panika doprowadziła do śmierci 96 osób i ran u 766 innych. Najmłodszą ofiarą ścisku był 10-letni chłopczyk i, tak jak każda inna ofiara, zaduszona lub zadeptana, był on kibicem Liverpoolu. Dochodzenie w tej sprawie trwało 3 miesiące. Odkryto, iż stadion Hillsborough od 10 lat nie miał ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, a brak doświadczenia oficera policji spowodował, że ten nie wydawał żadnych rozkazów, przez co jego podwładni nie wiedzieli, jak przeprowadzić akcję zarządzania tłumem. Ale ani oficer Dakenfield, ani nikt inny nie został skazany za to okropne wydarzenie. Uznano, że na stadionie doszło do tragedii. Była to największa stadionowa katastrofa, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w Wielkiej Brytanii. Po 32 latach zmarł Andrew Devine, kibic, którego uznano za 97. ofiarę stadionowej tragedii. Andrew również został stratowany przed wieloma laty. Niestety doznał na tyle trwałego urazu mózgu, że zapadł w śpiączkę, z której obudził się dopiero w 97 roku. Od tamtej pory wymagał stałej opieki. W 2019 roku, na 2 lata przed śmiercią Andrew, pod jego domem zatrzymał się autobus z drużyną Liverpoolu świętującą zdobycie Pucharu Ligi Mistrzów, pokazując, że mimo okropnych wydarzeń przed laty, klub wcale o nim nie zapomniał. Zostajemy przy piłce nożnej i w Królestwie Wielkiej Brytanii, jednakże zmieniamy stadion i okoliczności kataklizmu. 11 maja 1985 roku nie był kolejnym wielkim wydarzeniem piłkarskim, choć był to finał trzecioligowego spotkania pomiędzy Bradford City i Lincoln City. Pierwsza połowa meczu przebiegała bez przeszkód, jednakże na 5 minut do jej zakończenia ludzie, jak i komentatorzy, zaczęli zauważać powoli unoszący się dym na jednej z trybun. Problemem natychmiast stał się fakt tego, iż zadaszenie tej trybuny oraz jej podstawa było ponad 80-letnią drewnianą konstrukcją. Ogień potrzebował zaledwie 4 minut, by rozprzestrzenić się na cały sektor, pochłaniając wszystko i wszystkich na swojej drodze. Ale co tak właściwie się stało? Jednoznacznej przyczyny nie da się ustalić, jednakże prawdopodobnie była to wina jednego z kibiców, który wyrzucił papierosa do styropianowego kubka. Ten szybko zajął się ogniem, podpalając suchą konstrukcję i stając się piekielnym więzieniem dla kibiców pozbawionych ucieczki. W wyniku paniki uciekający tłum wydostał się na murawę, ale inni z tyłu trybuny próbowali wyważyć zamknięte drzwi wejściowe, by uciec. Nie wszystkim się udało. Na obiekcie nie było też gaśnic z obawy przed wandalizmem. Straż pożarna przybyła na miejsce 4 minuty po tym, jak została początkowo zaalarmowana. Niestety było to o 4 minuty za późno. Co najmniej 250 osób zostało rannych w wyniku pożaru, zawalenia się trybun, a także chęci pomocy innym poszkodowanym. 56 osób zmarło, dusząc się od dymu lub na skutek najboleśniejszej z możliwych śmierci. Reakcja na horror była natychmiastowa, a wyrazy współczucia napłynęły od królowej, papieża, premiera i wielu innych polityków z całego świata. Tragedia ta nieświadomie doprowadziła do wprowadzenia nowych przepisów regulujących bezpieczeństwo na boiskach i stadionach w Wielkiej Brytanii, co wydawało się już być od dawna spóźnione, biorąc pod uwagę niektóre przestarzałe drewniane trybuny, które były używane przez dziesięciolecia, tak jak właśnie w tym przypadku. Wydarzenie to zostało opisane jako najgorsza katastrofa pożarowa w historii Wielkiej Brytanii oraz piłki nożnej, która jednocześnie pochłonęła najwięcej ofiar. W historii było już wiele katastrof lotniczych, również tych ze znaczącymi osobami dla świata polityki, show biznesu czy sportu. Jednakże to wypadek z 1993 roku uznawany jest za jeden z najtragiczniejszych, gdy wspominamy o tragedii związanej z lotnictwem oraz ze sportem. Na pokładzie samolotu lecącego z Gabonu w kierunku Senegalu znajdowało się 25 pasażerów, w tym reprezentacja krajowa Zambii, składająca się z 18 piłkarzy i trenerów, a także 5 pracowników linii lotniczych. Mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata pomiędzy Zambią a Senegalem nigdy się nie odbył.
wszyscy pasażerowie oraz załoga samolotu zginęli w wyniku katastrofy lotniczej. Trasa samolotu z Zambii do Senegalu zawierała kilka przystanków, m.in. jeden w Gabonie. To tam zauważono problemy z jednym z silników, a pomimo to pilot zdecydował się wystartować. Zaledwie kilka minut po uruchomieniu samolotu, chwilę po oderwaniu się samolotu od ziemi, lewy silnik stanął w płomieniach. Jednakże to nie to spowodowało katastrofę. Był to błąd pilota, który w panice wyłączył prawy silnik samolotu zamiast wadliwego lewego, co spowodowało, że samolot bezwładnie spadł na ziemię, odbierając życie wszystkim obecnym na pokładzie reprezentantom drużyny piłkarskiej Zambii. Jednym z najstraszniejszych wydarzeń ostatnich lat związanych ze sportem jest bez wątpienia sytuacja, która wydarzyła się w roku 2013 podczas maratonu w Bostonie. Całość biegu przebiegała normalnie, a z racji, że w Stanach Zjednoczonych wariatów nie brakuje, to na czas maratonu zorganizowano sporo jednostek policji patrolujących ulice samotnie lub z psami. Nikt nie zwrócił uwagi na dwójkę podejrzanie kręcących się mężczyzn z olbrzymimi plecakami, którym udało się zniknąć w tłumie. Dwie bomby ciśnieniowe eksplodowały w pobliżu mety słynnego maratonu, obie w ciągu kilku sekund od siebie i w odległości około 150 metrów od siebie. W zamachu zginęły trzy osoby, ponad 260 zostało rannych, a jedno z największych amerykańskich miast pogrążyło się w strachu i niepewności, ponieważ policja rozpoczęła chaotyczną, wielodniową obławę na sprawców. Ruchliwe ulice miasta opustoszały, ulice przesiąknięte litrami krwi i pełne dziesiątek urwanych kończyn. Nastąpił chaos. Okolica została zamknięta przez policję, a saperzy przystąpili do przeszukiwania terenu. Udało im się znaleźć jeszcze jeden ładunek wybuchowy, na którym przeprowadzili kontrolowaną eksplozję. FBI rozpoczęło poszukiwania sprawców. Nie trwało to długo, bo już po trzech dniach odkryto, że za zamachem stali bracia Dżokar i Tamerlan Tsarnaev, obywatele Czeczenii. Tego samego dnia bracia próbowali ukraść samochód, lecz przeszkodził im w tym policjant, którego zastrzelili. Krótko po tym bracia wpadli w policyjne sidła, lecz nie poddawali się bez walki. Wywiązała się strzelanina, podczas której 26-letni Tamerlan zginął, a jego 19-letni brat został zatrzymany przez bostońską policję. W późniejszym czasie został skazany na karę śmierci, która do dziś jeszcze nie została wykonana. Kolumbia od zawsze kojarzy się jedynie z dwiema rzeczami. Kartele narkotykowe i miłość do piłki nożnej. Gdy połączymy te dwie rzeczy, a pamiętajmy, że ze sportem, jak i z narkotykami w parze zawsze idą pieniądze, powstaje miłość tak wielka, że gotowa jest na poświęcenie znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Przekonali się o tym piłkarze reprezentacji Kolumbii na Mistrzostwach Świata z 1994 roku. Luis Herrera, obrońca reprezentacji, przekonał się o bezwzględności mafii jako pierwszy. Po jednym z nieudanych meczy jego syn został porwany, by pokazać, że ręce karteli sięgają wszędzie. Dziecko szybko zostało wypuszczone na ulicę miasta, co miało zadziałać jako motywacyjny straszak dla piłkarza, by ten pamiętał, że warto lepiej zagrać w kolejnym meczu, bo coś niedobrego może się stać jego rodzinie. Reszta piłkarzy również otrzymała podobne ostrzeżenia i nawet telefony z pogróżkami od karteli, które przez bukmacherkę prały pieniądze zarabiane na nielegalnym handlu narkotykami. Nie tylko jednak o pieniądze chodziło, a o plamę na honorze piłkarskim. Na obóz Kolumbijczyków spadła atmosfera przerażenia. Nie byli zmotywowani, wręcz przeciwnie. Grali pod presją strachu i ze łzami w oczach. Wiedzieli, że ciąży na nich olbrzymia odpowiedzialność. Nie tylko za wynik meczu i wyjście z grupy, ale też za zdrowie lub życie ich rodzin i ich samych. Mecz przeciwko reprezentacji USA zakończył się przegraną z wynikiem 1-2. Przegrana była tylko jednym z czynników, dla którego nogi ugięły się pod piłkarzami. Drugim, znaczącym błędem, przez który kryminaliści zapewne stracili masę pieniędzy, była 35. minuta spotkania. Kapitan drużyny, Andres Escobar, próbował wykonać wślizg z odebraniem piłki przeciwnikowi, lecz piłka została wykopana i samobójczo wpadła do bramki własnej drużyny, odbierając im szansę na wygraną. Strach przed spełnieniem się tragicznych obietnic kartelu był zbyt silny.
Co dziwne, tylko najbardziej winny Andres Escobar wrócił do kraju po porażce. Reszta reprezentacji ukryła się przed mścicielami. Mimo pogróżek, około 10 dni po powrocie, piłkarz zdecydował się wyjść na miasto do ludzi. Nie chciał się więcej chować, a przyjąć krytykę na klatę. Tyle, że krytyka w Kolumbii przypomina raczej nabój lub ostrze noża, a nie gorzkie słowa. Spędzając czas w barze, dosięgały go różne zaczepne komentarze, na które mężczyzna starał się nie reagować. Gdy opuścił lokal około 3 rano, na parkingu czekała na niego już grupka wściekłych napastników. Bardzo szybko wyzwiska zamieniły się w jednostronną strzelaninę. Za każdym razem, gdy nabój wbijał się w ciało kolumbijskiego obrońcy, strzelec krzyczał gol, 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 jakby naśladował komentatora sportowego. Świadkom udało się wskazać sprawców, którymi byli m.in. lokalni narkotykowi dilerzy, lecz winę na siebie przyjął Humberto Casto Munoz, ochroniarz kartelu. Sąd skazał go na 43 lata więzienia za popełnione morderstwo, lecz mężczyzna wyszedł po 11 za dobre sprawowanie. Na pogrzebie piłkarza było ponad 100 tysięcy osób, upamiętniając to, że zabiła go ślepa, brutalna, ale prawdziwa miłość do futbolu. Nie od dziś wiadomo, że fani piłki nożnej dzielą się na kibiców i na zwierzęta chcące rozrób. 1 lutego 2012 roku stadion w Port Said był świadkiem jednej z największych katastrof w najnowszej historii Egiptu. Podczas meczu pomiędzy kairskim klubem Al-Ahly a klubem Al-Masry z Port Said. Mimo licznych jednostek policji na stadionie to właśnie ta druga grupa, grupa kibolów, zorganizowała największe zamieszki stadionowe Afryki, ale po kolei. Wbrew protokołowi, policja nie przeszukała fanów Al-Masry wchodzących na trybuny, którzy dzierżyli noże, maczety, kamienie, pałki, race i szklane butelki, które później były rozbijane i wykorzystywane jako broń. Gdy pod koniec meczu wybuchły starcia, policja nie zainterweniowała. Zamiast tego wycofała się ze stadionu, zaspawała drzwi i wyłączyła oświetlenie stadionu. W międzyczasie ultrasi z grupy Al-Ahly, ale w głównej mierze niewinni kibice, byli ścigani, dźgani, duszeni, bici i zrzucani z trybun przez pogrążonych w szale fanów Al-Masry. Przez brak odwagi i reakcji ze strony policji, 72 fanów piłki ze strony kairskiego Al-Ahly zostało zamordowanych na stadionie przez zwierzęta z Port Said i, jak się uważa, płatnych bandytów. Większość kibiców zabitych na stadionie była w wieku od 13 do 20 lat. Masakra miała miejsce w ciągu 20 minut. Dlaczego mówię, że mowa o płatnych bandytach? Wielu ludzi uważa, że policja zaaranżowała tę masakrę w odwecie za upokorzenie z rąk ultrasów kairskiej drużyny, którzy zaciekle walczyli z policją podczas egipskiej rewolucji w 2011 roku. Dlatego też nie sprawdzili kibiców z drużyny Port Said, a nawet dali im wolną rękę w uczestniczeniu w Igrzyskach Śmierci. Na koniec postanowiłem, że wrzucę po jednym przypadku z innych sportów, które niekoniecznie skutkowały masowymi katastrofami, lecz tragediami jednostek. Pierwszym wspomnianym jest Dale Earnhardt, który uległ śmiertelnemu wypadkowi 18 lutego 2001 roku. Legenda wyścigów NASCAR tragicznie stracił życie na ostatnim okrążeniu. Samochód mężczyzny zetknął się z pojazdem innego rajdowca, przez co zjechał lekko z toru. Kiedy Earnhardt próbował odzyskać kontrolę nad pojazdem i wrócić na tor, zderzył się czołowo ze ścianą przy prędkości około 250 km na godzinę. Pomimo tego, że wydawało się, że wypadek da się przeżyć, Earnhardt zmarł w wyniku odniesionych obrażeń z powodu złamania podstawy czaszki. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest chyba jednak to, że pełnoletni syn rajdowca brał udział w tym samym wyścigu, zdobywając drugie miejsce, ale bezpowrotnie tracąc ojca. Hokej na lodzie jest nieprzewidywalny i zapewne nieraz widzieliście nagrania z kłótni między zawodnikami, które rozwiązywano pięściami. Następnie jak gdyby nigdy nic zawodnicy się rozchodzą i kontynuują mecz. Dziwne, lecz skuteczne, gdyż rzadko dochodzi do dziecięcych symulacji, jak ma to miejsce przykładowo w piłce nożnej. Hokej na lodzie ma jednak pewną wadę. Zawodnicy mają przy sobie cały czas śmiertelną broń, której raczej nie myślą, żeby używać. Chodzi o ostre jak żyletka łyżwy. I to właśnie taki atak łyżwą zakończył życie Adama Johnsona, 29-letniego gracza NHL. To, co wyglądało na zwykłą kolizję hokejową na lodzie, zakończyło się tragicznie.
Łyżwa jednego z zawodników przeciwnej drużyny uderzyła Adama w szyję, rozrywając jego gardło gładkim cięciem. Wśród profesjonalistów zawrzało. Wiele osób mówi, że kopnięcie było celowe, lecz niekoniecznie wymierzone w to miejsce. Prawda jeszcze nie jest znana, lecz wszystko powinno się wyjaśnić już wkrótce, ponieważ sprawca został aresztowany i oczekuje na rozprawę. Tenis kobiecy nie zawsze cieszy się taką uwagą, na jaką zasługuje, chyba że mowa o Idze Świątek. No ale w 1994 roku tenis trafił na pierwsze strony gazet z niewłaściwych powodów. Urodzona w Jugosławii Monika Seles była na szczycie kobiecego świata tenisa po pokonaniu swojej niemieckiej rywalki, Steffi Graf, w Australian Open. 20-letnia Seles od 4 lat dominowała Graf, zostając najmłodszą mistrzynią French Open. Niestety ta sportowa rywalizacja prawie kosztowała Seles życie. Podczas ćwierćfinałowego meczu Citizen Cup rozgrywanego w Hamburgu, Monika Seles miała przerwę między setami, kiedy wydarzyło się coś nie do pomyślenia. Psychofan niemieckiej zawodniczki, Gunter Parsch, zaatakował 19-latkę, wbiegając na kort i dźgając ją w plecy nożem. Obsesyjny fan powiedział, że chciał zranić Seles, aby pomóc Graf odzyskać tytuł numer 1. Kobieta doznała rany szarpanej w górnej części pleców, a ostrze ledwo ominęło jej rdzeń kręgowy. Gwiazda sportu w pełni wyzdrowiała, ale przez lata zmagała się z psychologicznymi skutkami tego ataku. Wielu uważa, że to wydarzenie spowodowało koniec jej obiecującej kariery tenisowej. Niemal zaskakujące jak sam atak było to, że Parsch otrzymał zaledwie wyrok 2 lat w zawieszeniu, po czym wyszedł na wolność jako wolny człowiek. Ta decyzja spowodowała, że Seles przysięgła nigdy więcej nie grać w Niemczech, jednakże turniej dokończyła mimo obszernej rany. Rodzina Hart związana jest z profesjonalnym wrestlingiem od pokoleń, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych dynastii, choć nie wszyscy osiągnęli wymarzony sukces ringowy. Bezdyskusyjnie bracia Bret The Hitman Hart i Owen Blue Blazer Hart byli na szczycie rodziny, jeżeli chodzi o osiągnięcia ringowe, lecz to kariera tego drugiego zakończyła się przedwcześnie. Na wydarzeniu Over the Edge Owen miał wcielić się po raz kolejny w postać Blue Blazera i spuścić się na linię tak, by na ringu wylądować jak typowy superbohater. Mechanizm zwalniania uprzęży zawiódł. Odpiął wrestlera na wysokości 24 metrów. Mężczyzna spadł na górną linę, która całkowicie połamała mu żebra i odbiła jego ciało do środku ringu. Medycy natychmiast ruszyli na pomoc, ale było już za późno. Mimo próby odwiezienia zawodnika do szpitala, ten był już martwy. Przyczyną zgonu było krwawienie wewnętrzne. Co najbardziej kontrowersyjne, kierownictwo WWF z Vincentem McMahonem zdecydowało się kontynuować wydarzenie. Później Jim Ross ogłosił śmierć Harta widzom pay-per-view, ale nie tłumowi na arenie. Ci do końca nie wiedzieli, co tak naprawdę się wydarzyło. Jeden z najlepszych koszykarzy w historii. Jego lista zwycięstw, rekordów i osiągnięć jest tak obszerna, że długo by wymieniać. Kobe Bryant, bo to o nim mowa, był w ścisłej czołówce NBA oraz świata. Zawodnik Los Angeles Lakers osiągnął w życiu wszystko. Niebywały sukces, ogromny majątek, kochająca żona i gromadka dzieci. W jego życiu pojawiło się kilka potknięć, ale jak to w końcu koszykarz, udało mu się nad nimi przeskoczyć, idąc dalej przed siebie. Nic nie zapowiadało tragedii. 26 stycznia 2020 roku Kobe wraz z 13-letnią córką i 7 innymi osobami wybrał się na lot helikopterem do Newbury Park, gdzie to właśnie Kobe miał trenować drużynę koszykarską swojej córki przed nadchodzącym meczem juniorów. Po około 40 minutach lotu śmigłowiec rozbił się we wzgórzach w Calabasas. Nikt, włącznie z pilotem, nie przeżył katastrofy. Prawdopodobną, lecz niepotwierdzoną przyczyną wypadku jest to, że helikopter rzekomo leciał w warunkach ograniczonej widoczności przez nisko wiszące chmury. Pilot stracił orientację, a co za tym idzie również i kontrolę nad maszyną, doprowadzając do znanego nam tragicznego zakończenia. Sport od zawsze doświadczał wielu tragedii. Te wydarzenia pokazały nam, jak krucha może być równowaga pomiędzy radością z wyników, a ciemną stroną sportu. Historie dzisiaj opowiedziane pozostaną w naszej pamięci jako przypomnienie o konieczności ciągłego dbania o bezpieczeństwo w sporcie, ale też przede wszystkim jako przestroga. Uważajcie na siebie. Czarne serce.